Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Brod, a to jest drugi odcinek z cyklu Minecraft Hardcore Odległe Lądy, czyli próbuję dojść do końca mapy w Minecrafcie, do tak zwanych odległych lądów. Zajmie mi to bardzo długo na pewno. Słuchajcie, ja jak pamiętacie jestem, przepłynąłem łódką pewien ocean i teraz jestem tutaj w takim ekosystemie, w takim biomie, jak widzicie. Próbuję znaleźć troszkę żelaza. W międzyczasie chciałbym zbadać pewne jaskinie, mam nadzieję, że mi się to uda, aczkolwiek myślę, że będzie to bardzo trudne zadanie. Gdzie są znaczniki, które pozostawiliśmy? No nieważne, nie widać ich stąd, ale wierzcie mi na słowo, że już kawałek przeszliśmy. Dobra, to pójdę w tę stronę. Kierujemy się oczywiście cały czas na zachód. Ja mogę wam powiedzieć tylko tyle, że od pierwszego waypointu, który oznaczyłem jako start, przeszliśmy już prawie kilometr, także jeszcze przed nami długa, długa droga. Mam węgiel, więc go sobie wydobędę, bo jak mówiłem wcześniej, popatrzcie, mam trochę tych pochodni, więc zmarnowałem na to cały węgiel, teraz muszę mieć coś w zapasie, żeby, wiecie, na każdą okazję węgiel się przyda. Oczywiście nasz na razie główny target to znaleźć żelazo po drodze. Jedzenie mi się kończy, to też zjemy sobie coś. To jest nasz główny target, znaleźć sobie żelazo. Oczywiście zaczyna się, jak widzicie, powoli ściemniać. To też wykopię sobie jakąś dziurę i się tam schronię, prześpię. Tylko póki co, jak widzicie, dziury nie robię, jeszcze jest jasno, jeszcze wydobędę ten węgiel. Tam widzę, jest jakaś jaskinia, więc warto by było to zbadać. Tylko to zrobimy następnego dnia, ponieważ jak widzicie, jest coraz ciemniej, więc ja zagłębiam się na dół. Będę sobie tutaj spał smacznie, zrobię łóżko zaraz i prześpimy tą noc, przeżyjemy w takim tutaj, w takiej jamie, Yamahama, tak to mogę nazwać. Dobra, jak widzicie, słońce zachodzi, no to w takim razie życzę wam słodkich snów. Dobranoc. Zamkniemy się tu jeszcze i do spania. I jesteśmy, kolejny dzień. Mam nadzieję, że nie spotka mnie tu żaden creeper. Dobra, jak widzicie, jesteśmy. Przespaliśmy się szybciutko i możemy w sumie zbadać tą jamę tutaj. Oby coś tu było. I nie mam na myśli oczywiście zombiaków, ani innych takich złych stworzeń, które chcą nas zniszczyć, zjeść i tak dalej. O, jest tutaj, widzę, że głębiej możemy wejść. Oczywiście to uczynię, tylko muszę to robić ostrożnie. Jezus. Jezus, co to jest? Co on... O mój Boże, co to jest? Zombie na koniu? O Boże, udało mi się go pokonać. Masakra, co to było? No way! Zombie na koniu. Co to było? A, czyli nic tu nie ma. Nie fajnie. Ale masakra, zombie na koniu? Tego jeszcze nie było, znaczy na koniu, na szkielecie? Masakra, co tu się dzieje, naprawdę? Dobra, węgiel wykopiemy, ale niestety też nie znaleźliśmy tutaj żelaza. Trochę się zawiodłem na tej miejscówce. A, możemy nawet wyjść tędy. No dobrze, no to płyniemy do kolejnej wyspy. Jak widzicie, tam zobaczcie, fajny wodospad, ładnie to wygląda. Ale my nie przyszliśmy tu podziwiać widoków, chociaż może nam to umilić czas, mogą nam to umilić te widoki, ale ja muszę zbudować łódź, którą popłyniemy w siną dal dalej na przygodę, na spotkanie z przygodą.
Okej, i lecimy w takim razie. Płyniemy na zachód. Zobaczymy, co nas też spotka teraz na zachodzie. Zobaczcie, czy mogę... Chyba nie widzę tych waypointów. No niestety nie, nie powiem wam dokładnie, ile już przybyliśmy. Na pewno, wierzcie mi na słowo, jest to kilometr, już ponad kilometr przepłynęliśmy, przeszliśmy. Także powoli do celu. Mam nadzieję, że nam się to uda. Kolejny biom, jak widzicie, sawanna chyba. Chociaż tu widzę las deszczowy. Z boku sama sawanna. I dobrze. Wychodzimy. I zbadajmy te tereny. Bardzo tu ciemno. Obym nie spotkał tu niczego złego. Będzie... Są drzewce, także zombiaków tu nie powinno być. Przedzieramy się przez ten teren. Tu jakaś ładna sadzawka. To jest jakaś puszcza, amazonka czy coś. W ten deseń. Popatrzcie, jakie drzewa. To drzewo lewituje, trochę ciekawe. Boże, tajgery, żeby mnie tu nie zaatakowały. Obejdźmy obok. Przejdźmy obok nich. Dobrze. No i co? Co teraz? Dalej kierujemy się na zachód. Są tu grzyby. Jedzenia mam na razie pod doskonałą. Mała zeberka. O, i tu możemy sprawdzić w sumie tę jaskinię. Ale nie ma tu nic. O Boże, tu jest kanion. W sumie. Zobaczcie, jest żelazo. Tylko że tu jakieś stare ruiny widzę, albo nie? Jest żelazo, tylko jak ja tam się wejdę, jak ja tam wejdę? Jakbym spadł, to by było niemiło. Kurde. Mógłbym kopać w sumie, ale się cykam. Trochę to jest za nisko, moim zdaniem, jak dla mnie. Przejdę stąd, wyjdę. Bo jeszcze coś mi się stanie. Ups! O Boże, jeden niepewny krok i jest po nas, także... Trzeba uważać. Lecimy dalej. Tutaj są wbite w drzewa jelenie, także śmiesznie to wygląda. O, kaczka. Ciekawe, czy z kaczki coś wypada. Tylko pierze. Szkoda, powinny też wypadać jakieś jedzonka. Przecież to jest jak kura w sumie. Tu są krety. Tam jest też jakaś jaskinia. Chętnie to zbadam. Że... A nóż... Patrzcie, słoń nawet jest. Także epicko. Tu są drzewce, ale... Jest tam jakaś jaskinia? Nie. Ale tu jest wejście. Dobra, sprawdźmy tutaj. Abyśmy coś tu znaleźli. Tylko, że... Bardzo ciemno tutaj jest. O Boże, ile szkieletów. Wow, kot tu jest tam w środku? O Boże. Dobra, ja odpuszczę sobie walkę ze szkieletami, ponieważ nie mam na tyle sił. Chciałbym jakoś tak, wiecie, słuchajcie, nie ryzykować, bo to jest hardcore. Jak ja zginę, to będzie słabo, bo chciałbym dojść do tych lądów. Natomiast, jest takie pytanie, czy uda mi się znaleźć jakoś, tak wiecie, to żelazo na niezbyt głębokiej powierzchni, żeby było tak, żebym widział je po prostu. Jeżeli tak, to by było super. Nie musiałbym eksplorować póki co otchłani, to znaczy oczywiście przez otchłań rozumiem, o świnki, wiecie, te wąwozy, te tunele. Są świnki, świnkami nie pogardzę oczywiście. Chrumki, chodźcie do mnie. Świnka chrumka. Pomożecie mi, dzięki świnki. Będzie kolejne żarełko. Jak widzicie, szybko mi spada to jedzenie. Dobra, przechodzimy dalej w takim razie za przygodą. Różne te ekosystemy tworzy ten świat Minecrafta. Spaja w jedno. Zobaczymy, może też jakieś sekretne przejścia znajdę. Chociaż w sumie, jak pamiętacie na streamie, jak eksplorowałem... O, kolejna woda.
jak eksplorowałem piramidę, to niestety była tam słaba pułapka, znaczy bardzo dobra, bo zginąłem przez nią. Stanąłem na jakiś przycisk i było boom, jedno wielkie boom. No nic, i płyniemy dalej. Widzę, że tu jest bardzo dużo wysp swoją drogą. Opuszczamy to miejsce i płyniemy na zachód w dalszym ciągu. Także zobaczcie, te waypointy, na razie ich nie widać, szkoda. Może jak będę wyżej na jakiejś górze, to wtedy zobaczycie, że jest to bardzo, bardzo daleko. W sumie i tak, popatrzcie, teraz przed nami jest woda, ocean, więc i tak w sumie swoją drogą, czekajcie, tak powinienem płynąć, tak, w tę stronę. Płyń, 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 łódeczko. Okej. Nie widać nic, już tak daleko jestem. Póki co nie ma lądów przed nami. Sam na wodzie. Dobrze, że nie ma też tu sztormu w tym Minecrafcie, bo jakbym nie przeżył sztormu raczej na takiej marnej łódeczce. Oczywiście są mody do Minecrafta, na przykład Archimedes Ships, tylko że nie wygrałem tego modu, u mnie coś nie działa, niestety, a mógłbym zbudować jakiś wielki statek i popłynąć w rejs. Bo zobaczcie, ten ocean jest strasznie rozległy. Na razie nie widać w ogóle lądu. O! Coś się pojawia. Chyba dopłynęliśmy. Chociaż to widzę jakaś marna, mała wysepka tylko. Więc póki co płyniemy przed siebie, obyśmy dopłynęli do celu. Obym dopłynął tam. Widzę, że pustynia się zaczyna tu tworzyć. Jakiś... Tak. Tak, krajobraz pustynny z tego co widzę. Ale póki co, zobaczmy. Popatrzcie, sam ocean. Tu są jakieś niewielkie wysepki. No widzicie. Rozległa jest ta woda. Mam nadzieję, że dopłynę do jakiegoś lądu. Bo póki co przez cały czas będę płynął, płynął i płynął. Jeszcze zobaczę za siebie. Nie widać tych znaczników. No szkoda. Oby słońce nie... O Boże, żebym dopłynął do lądu jakiegoś zanim słońce mnie tutaj zajdzie. Popatrzcie jak szybko zachodzi. O fuck. Masakra. Jakiś ląd, szybciutko. Tutaj. O Boże. Jak najszybciej dopłynąć. Boże, 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 Boże. Szybciej, szybciej, bo się robi ciemno. A nie chciałbym w nocy na wodzie zostać, bo tu jakieś stwory znowu mnie... Dobra. No to się obudujemy. Gdzie jest drewno jakieś? Może być nawet kobel. Byle by nas tutaj nic nie spotkało złego. Zaświećmy. Dobra. Aha, to jest piasek, także jest bieda. Okej. Gdzie jest moje łoże? No. I prześpimy się do rana i wtedy wypłyniemy w rejs. No. Płynąć w nocy to jest koszmar moim zdaniem. Także nie będę tego robił. Okej. Dobrze. No to budujemy kolejną łódź. I wyruszymy w dalszą podróż. Okej, crafting table zabiorę oczywiście. Jedzenia mamy pod dostatkiem. Mam trochę skór. Może z tych skór coś by udało mi się zrobić póki co. Buty, chociaż buty niech będą skórzane. Zawsze to jakaś jest ochrona, prawda? Chociaż troszkę pancerza, jak widzicie, mamy. Więc nie jest źle, niech będzie chociaż tyle. Boże, gdzie ta łódka mi odpływa? Co ty, łódko? Dobra, i płyniemy na zachód. Za przygodą. Cały czas w rejsie, zobaczmy jak to wygląda. Haha, jak fajnie. Tak jest, płynie chlebuś. Brot po niemiecku to chleb, także stąd taki wygląd. Tu są, widzę, już dopływamy do pewnej... Tak, to jest wyspa, czy... Ja na mapie nie widzę nic w sumie, póki co. To są chyba wyspy jakieś takie małe, więc kurka wodna, mam nadzieję, że znajdę jakiś stały ląd, jakiś większy. Kontynent może nawet, żeby nie przechodzić tak... Nie płynąć tyle. To są wyspy, jak widzicie. Są tu krowy na tych wyspach.
Ale płyniemy dalej zatem, bo musimy dotrzeć do celu. 13 milionów metrów trzeba pokonać. Już przebyłem 1000, ponad 1000, pewnie już 2000 w sumie. Ponieważ no, jak ostatnio mówiłem, że było ponad 1000 metrów, 1 kilometr, to teraz już pewnie jest więcej. O, widzimy pierwsze o, zobaczcie. Jakiś krajobraz taki pustynny, taki kalifornijski, prawda? O, proszę. Takiego jeszcze nie widziałem ekosystemu w Minecrafcie. Tu są pędy jakieś bambusa. Dobra, wychodźmy. I lecimy zbadać ten teren. Zobaczcie, super. Jeszcze takiego nie widziałem. Wow, jaki ekosystem. Tu jakieś takie... Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Jeszcze nie widziałem takiego czegoś w Minecrafcie. Takiego ekosystemu, biomu. Tu jest... Ładnie to wygląda. Tutaj źródełko. O, żelazo! Zobaczcie, jak się nam poszczęściło. O mój Boże, o tym mówiłem. Bardzo fajnie. Oj nie. Jezus. Ja pitole. Nie, bo ja zginę. O fuck, to będzie epicka przygoda teraz. Żebym nie zginął po prostu. Będzie słabo. Od razu zjem coś i się uleczę. Mam nadzieję, że... Akurat przy takim żelazie, kurde, taki szkielet. Dobra, niech się zregeneruje trochę. Ty, widzicie, tu jest ten szkielet. YOLO! Jest! Udało się. Masakra. Tam jeszcze nie przychodzę. Mamy żelazo, idealnie. Jak najwięcej go się trzeba wydobyć. O Boże, dajesz żelazo, bądź tu jeszcze trochę. Ajajaj, słabiutko, tylko tyle. Ajajaj, dobra, badamy te tereny teraz. Trochę się tu boję. Kolejne żelazo. Dobra, nie marnujmy czasu. Fuhuhu. Dobrze, dobrze, będzie secik chociaż jeden. Znaczy secik, będzie jakaś część jedna. Ile mam tego? Gdzie jest żelazo? 11. Nie jest źle. Może być lepiej. Przeszukajmy to tutaj te pomieszczenia. Ale to bajecznie wygląda, słuchajcie. Bardzo mi się podobają te kolory tego wszystkiego. Dobra, tu już nic nie ma. Lecimy dalej. Tam było jeszcze jedno rozgałęzienie, no właśnie. Jest tu żelazo kolejne. Więc póki co... O, będzie, będzie secik, idealnie. Dobrze, dobrze, cieszę się niezmiernie, zawsze to jest jakaś ochrona. Jeszcze to przebadajmy. Dobra. Zrobię od razu piecyk, słuchajcie. W tym miejscu. Gravel mi jest niepotrzebny. I wypalimy to. Mamy troszkę tego węgla. I wypalaj się. Od razu zrobię kill off. A mam kill off jeszcze, spokojnie. Dobrze. Wywalę tutaj to, co nie tego, czego nie potrzebuję. I tak tu nie podejdę. Gdzie jest gravel? Tego nie chcę, piasku nie chcę, nasionek nie chcę. Kość niech będzie, pierze niech będzie, skóra. Dobra, niech to tu zostanie. Pierwsze sztabki się wypalają. Dajcie mi trochę więcej węgla. Trzecia sztabka. Mieczyk, nie będę robił mieczyka żelaznego, ponieważ jest mi na razie niepotrzebne. No i skupię się na obronie. Kamienny miecz mi na razie wystarczy. Co wyrzucić jeszcze? Widziałem tu coś, co... Właśnie, redstone. Kolejna sztabka. Niech się wypala.
ale naprawdę idealnie, idealnym miejscu, słuchajcie, znaleźliśmy to żelazo, także coraz lepiej jest, o wiele lepiej niż było. Tak, w ten sposób mamy hełm. Niech będzie i hełm. Zobaczcie, kolejna już ochrona, pojedynczy. Powoli do celu. Powoli zdobywamy secik. Nie musimy nawet za nim kopać. Słuchajcie, ja się tutaj zamuruję, żeby nic mi tutaj nie weszło. W ten sposób. Postawię sobie oczywiście więcej pochodni, żeby nic mi się tu nie zrenderowało. Żadne potworki kolejne. No i co? Postawimy łóżko. Dobra. No i co, słuchajcie, moi drodzy? Ja się z wami żegnam. Dzięki za wspólną grę, uwagę i zapraszam was do kolejnego odcinku. Jak widzicie, pokonaliśmy już 1000 ponad kilometr, nawet więcej, myślę, że już 2 kilometry pokonaliśmy. Zapraszam do następnych odcinków, do subskrybowania kanału, więcej Minecrafta tam i innych gier. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam, miłego dnia, cześć!